Szczęść Boże. Pozdrawiam rolników ze wszystkich śląskich kopalń. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy przyjechali dzisiaj wspierać nas w naszej walce. Dziękuję wam. Rok temu, kiedy organizowaliśmy razem strajk generalny na Śląsku, przestrzegaliśmy władze, że jeśli nie zareaguje i nie zacznie działać, to gniew i oburzenie wyleje się na ulicę. Zmarnowali ten rok czasu. Zmarnowali nasz czas. I dzisiaj stoimy na granicy upadłości całego śląskiego przemysłu. To nie tylko chodzi o kompanię węglową. To chodzi również o katowicki holding węglowy, o Jastrzębską Spółkę Węglową, gdzie łamane są prawa pracownicze. To chodzi o setki, tysiące firm, które żyją z górnictwa. Bo prawda jest taka, że od dziesiątek lat wszyscy żyją z górnictwa, a najgorzej z tego górnictwa żyje się górnikom. Że będą stali przez tydzień albo dwa, albo miesiąc na Postojowym i przyjdą do domu z jedną, drugą albo jedną, trzecią wypłaty, to nie będzie dla was spokoju. W momencie, kiedy mówicie, że będą zamykane polskie kopalnie, bo w Polsce musi być sprzedawany rosyjski i ukraiński węgiel, to my wam mówimy, nie pozwolimy na to. Nie pozwolimy na to, żeby rosyjski i ukraiński węgiel zabierał nasze miejsca pracy. Nie pozwolimy na to, żeby rosyjski i ukraiński węgiel zabierał środki utrzymania naszym rodzinom. Zablokujemy wszystkie transporty, które idą do Polski zza wschodniej granicy. Zablokujemy wszystkie elektrownie, które spalają rosyjski i ukraiński węgiel. Zrobimy to, co ten rząd w interesie nas, obywateli, powinien zrobić już 10 lat temu, a czego, jak twierdzi, zrobić się nie da. Nie będziemy płacić rachunku, który nam z jednej strony wystawia Unia Europejska, żebyśmy mieli realizować politykę klimatyczną, którą tam wymyślono, a z drugiej strony przejmować się tym, że rząd Tuska kupuje sobie przychylność za wschodnią granicą. Nie pozwolimy również tym, którzy traktują górnictwa jak wielkiego słonia i chcą go zabić tylko po to, aby wyrwać z jego ciała kły, które są najcenniejsze i żeby je sprzedać. My takim słoniem, który da się zabić, nie będziemy. Chcę powiedzieć również do tych, których dzisiaj tutaj nie ma, którzy tylko potrafią narzekać i mówić o tym, ile im odebrano. Gdzie jesteście? Dlaczego was nie ma dzisiaj z nami? Potraficie siedzieć, narzekać i płakać. Potraficie powiedzieć, że związki zawodowe odebrały wam węgiel emerycki. A to nieprawda. Gdzie jesteście wszyscy ci, którzy mówicie, że to nasza wina? Jest was 200 tysięcy. Dlaczego z nami nie maszerujecie? Jedziemy na tym samym wózku. To nie my wam zadaliśmy węgiel. To ci, którzy nami rządzą.
swoje miejsca pracy i środki utrzymania. I na koniec wiem, że tym, którzy dzisiaj oglądają nas przez te urządzonka za milion albo dwa miliony dolarów w Warszawie, bardzo zależy na tym, aby poszedł do Warszawy przekaz płonących budynków, płonących samochodów. Ale wiem o tym, że większość z nas to odpowiedzialni ludzie, którzy walczą o byt dla swoich rodzin i nie pozwolą na to, aby dzisiaj tam mieli dobry humor. Zróbmy to, co mamy zrobić odpowiedzialnie.